mamy pierwsze scenariusze finansowe. No i te scenariusze na dziś zakładają, że koszty dla polskiej gospodarki, dla polskiego PKB będą rzędu kilkudziesięciu, 40, mówi się o 40 miliardach złotych, także to jest bardzo duży wpływ. No a jeśli chcielibyśmy patrzeć na inne rynki, w Chinach na przykład sprzedaż samochodów spadło 92%, więc to jest naprawdę bardzo duży problem. Dzisiaj najważniejszy jest ten problem zdrowotny, jeśli chodzi o zdrowie Polaków. Natomiast na jutro, pojutrze i najbliższych na pewno co najmniej kilka miesięcy będzie to kwestia bardzo dużego spowolnienia gospodarczego. Pierwsze firmy, których dotknęła epidemia czy pandemia koronawirusa, to są firmy transportowe, to jest branża hotelarska, turystyczna, no ale teraz widzimy już handel, tak, zamknięte centra handlowe, to już jest ogromne uderzenie. No i trzeba oczekiwać, że lada chwila z powodów gospodarczych będą to też branże produkcyjne, no a przed nami jeszcze, jak rozumiem, najwyższa fala zachorowań, więc nie wiemy, na ile ta fala zachorowań będzie się przekładała na zamykanie zakładów pracy ze względu na kwarantannę pracowników. Jeśli chodzi o rozwiązania, no to oczywiście one bardzo zależą od branży, od tego, czy one natychmiast, te najmniejsze firmy natychmiast są uderzane płynnością, czyli brakiem obrotów, po prostu brakiem sprzedaży. Dalej są firmy, te większe i średnie, które być może mają jeszcze jakieś zapasy, ale w tych zapasach znów są firmy, które mogą pracować zdalnie, firmy usługowe, no i firmy produkcyjne. Jeśli tam na hali produkcyjnej pojawi się koronawirus, to oczywiście taka hala pewnie zostanie zamknięta, stąd potrzeba no, silnych działań pomocowych ze strony rządu, zarówno dla firm, jak i dla ich pracowników. Na razie się mówi o 2 tygodniach, a co jeżeli ta sytuacja by się na przykład przedłużyła o miesiąc? Znaczy wydaje się, mówimy o 2 tygodniach tych środków, które dzisiaj rząd ogłosił, natomiast wydaje się, patrząc na inne kraje, patrząc jak to trwa, to raczej nastawiałbym się na to, że to będzie bliżej 2 miesięcy niż 2 tygodni, przyjmując pozytywny scenariusz, w którym gdzieś ten wirus zostanie wreszcie opanowany poprzez tą mocną izolację, którą mamy dzisiaj w kraju. No a to już są bardzo duże skutki dla zarówno firm, jak i dla ich pracowników.